Oh, fui. Oh, fui. No, siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy, and welcome back to Resident Evil 2. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie znowu pogramy w Resident Evil 2. Dlaczego mówię znowu? Ponieważ już graliśmy wersję demo. Udało nam się ją przejść i podobno będziemy mieli tutaj jakiś nowy trailer, albo raczej oficjalny trailer z tego, co mi się wydaje. On mi się co prawda już tutaj załadował, ale niestety musiałem OBS-a skonfigurować tak, ponieważ Resident Evil się ładuje w złej rozdzielczości. Musiałem wyjść z tej gry i nie wiem, czy zobaczymy ten trailer. Ale w każdym bądź razie, moi drodzy, mamy Resident Evil 2. W końcu wyszedł. Tak, teraz możecie się spodziewać właśnie serii z Resident Evil 2, gdzie jest dużo krwi, dużo zombiaków i dużo śmierci. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Resident Evil 2, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag krew. Lecimy z filmem, bebe! O Boże, ale ja się boję zombiaków, za chwilę dostanę chyba zawału. Dobrze, wydaje mi się, że tak czy siak chyba nam się ten trailer załaduje. Zobaczcie, mamy teraz tutaj wybór scenariusza. Wydaje mi się, że... bo ja tam dostałem jakieś bonusy, jak zamówiłem grę przedpremierową i mamy Leon S. Kennedy albo Clary Redfield. Na razie sobie zagramy oczywiście Leonem, wybierzemy sobie może tutaj standardowy. Raccoon City. No, nie udało mi się tego przeczytać nawet do końca, nie wiem też dlaczego, ale się nie udało, dobra. Oczywiście sobie ustawiłem po japońsku. Okej. Okay. Ale to jest mega grafika, nie? Gadałem po japońsku, a gość jest z Ameryki, nie? Rozkładały się, okej? Okay. Czy już to jest zmianka właśnie o... okej? Okay. Czy już tutaj jeden właśnie zombiaka zauważył? Okej, okay, rady mu się tutaj psuje. Okej. Okay. No dobra, widzimy, że tutaj jakiś gościu sobie jedzie ciężarówką. Z tego, co mi się wydaje, właśnie teraz ustawia sobie tam radio i za chwileczkę pewnie jakiś zombiak tutaj wyjdzie i on się go mega przestraszy. O, właśnie, właśnie, właśnie. O Boże. A to jest w ogóle też zombiak, no. I on pewnie wyjdzie zobaczyć, co się stało z tą babką. Ale to przecież jest zombiak, no i on właśnie wkroczył w terytorium zombiaków. No ale no skąd to człowiek może wiedzieć, że coś takiego się stało? Bo nawet, no wiecie, jak my już tutaj wiemy, że coś takiego jest jak zombiaki, ale jakby na przykład w waszym mieście coś się zaczęło takie, coś takiego dziać, to byście nie chcieli w to uwierzyć, wiecie, o co chodzi, nie? Dobra. Nie, nie, nie. No ja nie wiem, co bym zrobił, ale... przy takiej pogodzie... Okej. Okay. O Boże, ona się podnosi. Ja nie wytrzymam, naprawdę nie. I wbiję mu teraz kły w szyję, nie? I teraz jedzie właśnie Leon, RIPD, Raycon Police Dept. On jest w ogóle policjantem. Zajeżdża na stację benzynową. Okej, okay, czyli to jest właśnie to, o czym on mówił wcześniej, w tej demówce, że spotkał się właśnie z Clary chyba, Redfield. I że ona sobie poradzi, bo oni tak jakby razem zaczęli właśnie uciekać do tego komisariatu. Ale muszę wam powiedzieć, że ta grafika jest tak mega, to jest właśnie to, co ja chciałem już wcześniej na PSX-ie, na starym PlayStation mieć właśnie do czynienia z taką gierką, nie? Okej, okay, warning, uważaj. Tankujemy sobie tutaj paliwko. Nikogo tutaj nie ma. Okej. Okay. Daremo i Nike'a. Kimi... coś tam. Okej. Okay. Czyli on już ma taki zmysł, tak jakby, wiecie, jak takiego policjanta, już tutaj mniej więcej zaczaja się i patrzę, co tutaj może... O Boże, jeszcze krew zauważył, więc pewnie teraz zimna krew bije w jego uszach, że tak powiem. Dobra, zbadaj otoczenie, więc ja sobie może pierw tutaj zajrzę. Rozglądanie się, no w sumie to jest dobrze, to jest, wiecie, jak wszystko tutorialowate takie. Nie będę wychodził może tutaj spoza tej mapy, wiecie, o co chodzi. Tylko po prostu idziemy sprawdzić, co się właśnie tutaj teraz stało na tej stacji benzynowej, okej? Okay? Otwieraj te drzwi. Z kim tutaj mamy do czynienia teraz? Pewnie już tutaj też jakiś...
Ja myślałem, że tam już jakiś zombie. Inna ruka. Mega dziwnie, nie? Mega dziwnie. Okej, okay, mamy teraz już tutaj fajnie latareczkę. Tutaj ktoś jest. Tutaj chyba ktoś jest, tutaj. Tutaj ktoś jest. Czy wszystko w porządku? Okej, okay, tam mi coś pokazuje. Coś tutaj mi pokazuje, okej? Okay? Czyli już tutaj wie, że coś się stało i on został ugryziony, ale wiecie, że... My jeszcze nie wiemy dokładnie. O Boże! Dlaczego on mnie zamknął? On mnie zamknął! No co za typ, nie? O Boże, 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 Bożenko! Dobra. Na spokojnie, Nior. O Boże! Jak go zeżarł! Jak mu wyciąga szyję! O Boże! O fuj! O fuj! No, strzelamy? Dobra, ja już do niego tutaj strzelam, bo ja wiem, że to jest zombiak. Zobaczcie, że... On nawet nie wie, co jest grane. Co prawda zabił tutaj kogoś. Dobra, jeszcze będziemy musieli chyba tego dobić, z tego co mi się wydaje. Dobra, ten tutaj nie żyje. Idziemy sobie tutaj dalej ładnie, pięknie. Co tutaj jest? Tu jest kluczyk, okej, okay, dobra, weźmiemy sobie teraz ten kluczyk. Na spokojnie, umieścimy go sobie tutaj, okej. Okay. Mamy otwarcie ekwipunku, wszystko na spokojnie. O Boże, on jeszcze żyje! Przecież to jest niemożliwe, naprawdę, no. O, dobra, dostał jeszcze raz, patrzcie. Jeszcze raz dostał. Ja nie wiem, czy ja go tutaj przypadkiem mogę zabić, czy też nie. Ale w każdym razie nie mamy już tutaj naboi. To jest właśnie lipa taka. Dobra, wchodzimy teraz tutaj. Wydaje mi się, że musimy teraz... Używanie kluczów przedmiotów. Gdy musisz użyć przedmiotu, aby otworzyć drzwi lub rozwiązać zagadkę, wybierz go, a następnie polecenie użyj. Dobra, więc bierzemy sobie teraz to tutaj i użyj. Wkładamy teraz ten kluczyk tutaj. Ja w ogóle mam nadzieję, że tutaj za chwileczkę będziemy mieli jakąś... Oh no! O Boże! O Boże, ja sam uciekam, ja sam... Jezus Maria! Ja sąd uciekam, bo ja mam jeszcze tylko i wyłącznie 3 naboje. A to jest mega ma... O Boże! O Jezus Maria! Dobra. Biegnij tutaj szybko, no leć, 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 leć! Nie, przed się... Clary! Ale raz, mieliśmy tylko i wyłącznie 3 naboje. I dziwnym trafem właśnie zawsze na cutscenkach da się zabić właśnie takiego zombiaka. No, no raz! No a jak się gra, to trzeba, kurde, sami widzieliście, 5 strzałów? Okej, okay. Arigato. Dobra. O Jezus Maria, przecież my nie mamy szans, no! To jest niemożliwe. Jeszcze tutaj stąd. Kocina! Okej, okay, uniknęli go tak fajnie. Skakuj. Dobra. Jakim cudem oni tak szybko weszli w ogóle do tego samochodu? Jakich tam było po prostu miliony. Ale dobra, uciekamy. Home of Umbrella, no dokładnie, to jest właśnie Umbrella Corporation, która jest wszystkiemu winna, bo szukali, z tego co mi się wydaje, lekarstwa chyba na raka. Ale to się później wywiązało spod kontroli właśnie i wszczepili to w szczury, kurde, i później właśnie się zaczęły zombiaki, plaga, wyszło to, w ogóle to, ta fabryka właśnie tego Umbrella Corporation jest bardzo głęboko w ziemi, nie? To będzie naprawdę, to jest horror roku 2019 i jest dopiero styczeń, także jest po prostu mega. Mi już po prostu aż ciarki przechodzą. My sobie po prostu tutaj wszystko będziemy oglądali, każdą cutscenkę. Może nie będziemy sobie chyba, nie wiem czy chcecie, żebym wszystkie listy tłumaczył, albo raczej czytał. Ale wydaje mi się, że przy Resident Evil 2 jest to warte. Jeżeli komuś się nie będzie właśnie podobało, wiecie jak, że ja czytam, kogoś to nudzi, to wiecie jak. Możecie kliknąć dwa razy w prawo, na przykład teraz. Kliknij sobie tutaj na bok ekranu dwa razy w prawo. No i co? I przesunęło się o 10 sekund, tak? Dobra. Mamy ten trailer. Nie wiem w sumie, czy to jest ten trailer, czy też nie. Ale w każdym razie właśnie widzimy tutaj ten Raccoon City. O, może to będzie mega gierka, naprawdę. Aż mnie ciary przychodzą, ponieważ mi się też przypominałem
czasy, że też tak powiem, mojego dzieciństwa, ponieważ ja w Resident Evil 2 grałem, albo raczej moi bracia w to grali, bo ja się jeszcze tego mega wtedy bałem. Ja zaczynałem grać w Resident Evil 3 lub też Resident Evil 4, które też były mega, mega grami, nie? I tutaj naprawdę mi się to w ogóle wszystko przypomina. Okej, okay. Czyli na posterunek policji w Raccoon City musimy się tam schronić, okej? Okay? Ja jestem ciekawy, nie? Całe miasto na jeden posterunek policji, nie? Okej. Okay. Tak, ja już się nie umiem doczekać w ogóle spotkać z Ada Wong, która właśnie też jest zamieszana w tą korporację Umbrella. Korporacja Parasolka, jakby to tak się po polsku nazywało. Ale dobra, jesteśmy. Masakra, muszę wam powiedzieć, musimy teraz dotrzeć na pieszo, dokładnie. Na pieszo musimy dostać się do komisariatu, ponieważ... O fuj. Chyba raczej biec, okej? Okay? O Jezus Maria! Jak ja się teraz przestraszyłem, ty! Nie da się już wycofać, nie da się już wycofać, bo ich tutaj jest już... Jakiś... Co to za... A tu ten gościu chyba jedzie! Tak, to jest ten gościu, ale on też został ranny, zobaczcie, że on został ugryziony, nie? Jak wysiada, jak tutaj się tego otworzyć nie da, nie? Nie da się. Jeszcze zemdlą. Ale dobra, no. Udało się. Przed samym końcem udało się. I tu właśnie on teraz rozwali, wiecie jak, cały tak jakby dojazd właśnie, albo raczej dostęp do tej dzielnicy miasta. I teraz na spokojnie sobie możemy już tutaj wyjść i to chyba czym prędzej, bo paliwo się troszeczkę leje, bo to chyba też cysterna jechała. Jak tutaj naprawdę, ktoś coś zapalił chociaż... O właśnie! Ja jestem ciekawy, czy Clary przeżyła, nie? Żeby nie było sceny, że nie. O Boże! Masakra, no. Taki rykoszet dostać, kurde, właśnie z takiego gazu czy czegoś. To może to być dosyć bolesne. Nie ma Claire. Nie ma Claire. Dajobuyo, Anatawa! Jak ja lubię japoński język, nie? Okej. Okay. No to lecimy na komisariat. Którędy? Ja mam tędy gdzieś lecieć, nie? Z tego co mi się wydaje. Ja nie mogę tutaj z nimi walczyć, bo w Resident Evil 2 było tak, że mogliśmy do nich strzelać, bo wiecie, jak mieliśmy tam parę tych rzeczy, ale przecież teraz mamy tylko i wyłącznie 3 naboje. I to jest lipa, nie? Jeszcze ten tutaj wstaje, zobaczcie. Dobra, schodzimy teraz tutaj na dół. Dobra, ten się chyba tam spalił z tego co mi się wydaje. Ale wydaje mi się chyba, że dobrze biegniemy. W ogóle ta grafika tutaj jest nieziemska, nie? Dobra, mamy posterunek. Tylko na spokojnie. Nie wiem, gdzie oni tutaj wszyscy są, nie? Żeby nie było tutaj jakiejś sceny. Ten też tam gdzieś idzie. O nie, brak informacji. Czekajcie, czy uda mi się tutaj dostać jakoś? Bo ja nie mogę, wiecie, jak tak za bardzo z nimi tutaj walczyć, bo ja mam tylko i wyłącznie 3 naboje. Oh no, patrzcie. Tu jest kolejny, ja sobie... No! O Boże, ugryzł mnie, dobra, nieważne. Ja tutaj się spróbuję jakoś dostać, ale jak tutaj się... Oh no. Nie! Jest lipa. Dobra, otwieraj, szybko, otwieraj, udało się. Ale zostałem ugryziony, dobrze, że my jako jedyny chyba człowiek na świecie... Co to było? Albo ja raczej też wiecie, jakaś Claire właśnie, to moi drodzy, jak nas ugryzam, to z nami się nic nie dzieje, nie? Myliśmy się po prostu... Witamy w mieście umarłych, dostałem właśnie teraz achievementa. Wy go nie widzicie, bo OBS tego nie nagrywa. Ale dobra, wchodzimy teraz na ten posterunek i chyba to będzie właśnie teraz tutaj. Czy mieliśmy już tutaj wcześniej do czynienia? Zbadaj otoczenie. Myśmy tutaj w ogóle wcześniej jakoś inaczej byli ubrani. Myśmy mieli chyba tutaj, wiecie, jak ubrane w ogóle cały ten strój policjanta i tak dalej. Oj! Oj! Okej, okay. Co tutaj mamy teraz? Mamy naboje, jest super, jest fajnie sobie, może tutaj... Czekajcie, zamień? Bo ja tutaj mogę jakoś... Połącz z tym? Nie mogę z tym połączyć. Aha, bo ja muszę to przecież...
Okej, naładować sobie na spokojnie. Okej, dobra. Możemy sobie tutaj już zapisać, więc właśnie w takich miejscach jesteśmy bezpieczni. W ogóle tutaj żaden zombiak też nie wejdzie, bo ja wiem, że jest taki bug właśnie, że nawet jak otworzymy drzwi zombiakowi, to on po prostu nie ma tutaj możliwości wejść. Dobra, przeczytamy sobie może tutaj jakieś, czy też zobaczymy jakiś filmik, którego nie mogliśmy wcześniej tutaj zobaczyć na demówce z Resident Evil, bo mieliśmy tylko i wyłącznie pół godziny na to, chociaż nie. Myśmy to oglądali, musi tutaj ktoś być, okej. Więc to jest w sumie to, w co żeśmy już grali mniej więcej, ale... Musimy to tak czy siak przejść, tak? Może tutaj ktoś nie widział pierwszego odcinka. Okej. Czyli posterunek też się wymknął spod kontroli. To jest gdzieś tam, okej, dokładnie, tutaj są kamerki. Okej, muszę znaleźć jego gościa, no dobra. To idziemy go teraz poszukać, zobaczmy, że tutaj mamy wyświetlenie mapy, też spoko. Dodano bronię Exclusive, zobaczcie właśnie, że ja dostałem tutaj właśnie przedpremierowo, że za to, że kupiłem. Mamy tutaj dwie bronie dodatkowe, wyjmij, możemy sobie to tutaj wsadzić. Tylko nie wiem przypadkiem, czy pistolet 9mm 15 naboi. I tutaj mamy też pistolet polimerowy kaliber 9mm. Czy wiecie jak, czy ja mogę sobie po prostu tego połączyć z tym, nie mogę teraz wyciągnąć właśnie sobie amunicji z tego. I to jest właśnie taka troszeczkę lipa, bo ja bym bardzo sobie chciał używać właśnie tego Honor Samuraja. Ja to dostałem właśnie przedpremierowo, ale ja sobie to zostawię z powrotem tutaj, bo nie mamy naboi, no. Dobra, tutaj mamy, wiecie, jak to mapy i tak dalej, to żeśmy sobie tutaj już oglądali na spokojnie i już wiemy mniej więcej, gdzie tutaj iść, więc ja może sobie po prostu tutaj to przejdę, tą demówkę, tak jak to właśnie miało miejsce podczas pierwszego odcinka, bo może są właśnie tutaj osoby, które nie wiedzą, albo raczej nie oglądają pierwszego odcinka. A naprawdę warto. Dobra, ja sobie może tutaj od razu też zapiszę. Ja wiem, że tutaj też zapis wpływa na później efekt lub też ocenę końcową właśnie tej naszej gry, ale skupmy się może tutaj na samej rozgrywce. Ja nie jestem właśnie takim graczem, który wiecie, jak gra tutaj... O? Okej, mogę pociągnąć. Nie jestem tutaj właśnie jakimś takim graczem, który gra, wiecie, jak najlepiej i tak dalej. Oprócz oczywiście w PUBG, w PUBG, ale... Tutaj sobie po prostu przejdziemy historię. Nie zależy mi tutaj na jakimś rankingu S czy tam A. Po prostu przechodzimy gierkę, no. Dobra, wcześniej żeśmy mieli w ogóle tutaj ubrany strój policjanta, a teraz sami widzicie, że... jesteśmy ubrani tak normalnie. Okej. Dobra, ja już tutaj mniej więcej wiem, co trzeba zrobić, tylko zastanawiam się, czy tutaj możemy sobie coś jeszcze więcej poglądać. Tutaj w ogóle trzeba bezpiecznik wsadzić, ale go nie mamy. Ja w ogóle chyba mogę ten kluczyk wyrzucić z tego, co mi się wydaje. Kluczowy przedmiot, stary klucz. No ja sobie... mogę go w sumie zostawić w tej skrzynce, bo ja później będę potrzebował... miejsce na parę rzeczy, ale dobra. Tutaj się wejść nie da. Ja w to grałem, kurde, 3 dni temu. Ale wersja demo, jak oni napisali, może odbiegać od ostatecznej wersji właśnie tej gry. Dobra, nie da się tutaj zaglądać do szafeczek, a szkoda, bo bym bardzo chciał jakoś tutaj troszeczkę więcej amunicji, bo mamy tylko i wyłącznie 9. Dobra, wejdziemy sobie może teraz tutaj, bo wiem, że gdzieś tutaj może być jakaś amunicja albo coś takiego. Dobra, ten gościu się chyba za chwileczkę podniesie, ale w sumie nie jestem pewien. Tutaj w ogóle jakieś zebranie prezydentów, coś tam. Nie chcę go, wiecie, jak tutaj mu przeszkadzać. Dobra, to możemy sobie załączyć, żeby było tutaj światełko. Ale go zostawimy w spokoju. Pamiętajcie, że trzeba oszczędzać naboje, tym bardziej w Resident Evil, naprawdę. W Resident Evil trzeba naprawdę tak naboje oszczędzać, że to jest po prostu masakra. Jeszcze nawet jak my gramy na standardowe, to jeszcze jako tako ujdzie, ale... jakbyśmy grali na hardcore, to my byśmy mieli naprawdę 9 amunicji i to by było na tyle, nic więcej, nie? To jest w ogóle jakiś hit, tutaj chyba tego nie było z przejścia, z tego co mi się wydaje. Weźmy sobie, zobaczymy może teraz tutaj mapkę. Okej, i łazienka. Nie no, myśmy tutaj byli jednak, ja już nie pamiętam, kiedy myśmy tutaj grali, to 3 dni temu. A ja już nie pamiętam, dobra. Czy tutaj ktoś jest? O, tu jest w ogóle first aid spray, z tego co pamiętam, dokładnie. Weźmy sobie to tutaj na spokojnie. Ja sobie przesunę może ten pistolet po prostu tutaj. Dobra, i poprzesuwaliśmy sobie teraz te przedmioty tutaj. Tutaj niczego nie ma, okej. Więc możemy sobie teoretycznie stąd już wyjść. Tutaj do szafeczek się zaglądać nie da. A szkoda, bo możliwe, że w tych szafeczkach by coś tutaj było. A nie, tutaj już byliśmy, dobra, czyli muszę się teraz cofnąć, albo raczej iść tutaj i w lewo, okej. No nie no, tutaj już byliśmy, więc muszę iść tędy. Junior, nie denerwuj mnie, nie denerwuj mnie. Dobra, i teraz tak. Tu jest w ogóle pełno krwi, tego chyba wcześniej aż tylu ich tutaj nie było. Dobra, otwieramy mu teraz tutaj szybko. Otwieraj te drzwi szybciutko, szybciutko, szybciutko. Otwieraj te drzwi, okej, dobra. Dobra. Otwieramy mu teraz drzwi, te żaluzje, tą roletę. I troszeczkę będzie teraz krwi, nie?
こっちだ。そっちの手だ。ですマサクラね。しっかりしろ。To jest masakra, co się w ogóle teraz tutaj stało, nie? Ja nie wytrzymam! Ja nie wytrzymam, nie. Ja nie wiem, czy mi jest zimno, czy mi po prostu takie ciary przychodzą, nie? Ale jest masakra, nie? Dobra, tutaj właśnie jakiś notesik zrobiliśmy, który pomoże nam stąd wyjść, bo tam jest parę właśnie takich, wiecie jak, dodatkowych rzeczy. Jak na przykład musimy, wiecie jak, tutaj sobie pozbierać właśnie te rzeczy, medaliony i później nam się otworzy sekretne przejście, parking i możemy stąd uciec. Ale tutaj, tego tutaj wcześniej nie było. Widzę, że taki lew ma właśnie coś takiego, później taki koziorożec, czy też Pegas ma coś takiego. I powiedzmy panna młoda, bo tutaj widzę jakiś łuk, coś tam, ma też coś takiego i musimy to później tutaj właśnie wsadzić w tą statuetkę, która się znajduje właśnie na samym początku tego komisariatu i możemy później stąd wyjść, parking, okej, okay, spoko, dobra. Więc tutaj za chwileczkę ten gościu właśnie wejdzie. Nie wiem, czekaj. Okej, dobra. Dobra, raz dostał. Drugi raz dostał, trzeci raz dostał. Nacelujemy szybko, ładnie, pięknie i w mózg. Prosto w mózg. Dobra, ale on jeszcze żyje. No ile oni tutaj potrzebują tych shotów? To jest niemożliwe po prostu, no. Ja mam tylko i wyłącznie 4 amunicje jeszcze, nie? To jest niemożliwe. O Jezus Maria, Jason uciekam, nie? Jason uciekam po prostu, bo... Oh no, oh no, ale którędy teraz, bo ja już nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że musimy chyba wrócić teraz dokładnie do wyjścia. O Jezus Maria. Są wszędzie, dobra, ten tutaj dostał. Oh no. No, dobra, dostał. Ja sam uciekam, bo mam tylko i wyłącznie jeszcze jedną amunicję. Oh no, nie mamy tutaj mega amunicji, to jest lipa, taka straszna bardzo. Wychodzimy stąd, wysiadaj stąd, uciekaj stąd, dawaj. I zamykaj za sobą w ogóle te wrota, żeby oni tutaj nie weszli. Masakra, muszę powiedzieć, jeszcze tutaj za nogę go chycił. Ale musimy zamknąć, mu zmiażdżyć troszeczkę łeb, że tak powiem, no. No troszeczkę go zmiażdżył, że tak powiem, no. Shibaraku wa anzen da. Tasukatta. Shibaraku wa daijoubu da. Leon Kennedy. Leon Kennedy. Mou hitori keikan ga ita. Demo だて。お前は悪くない、レオン。No dobrze, więc spotkaliśmy się teraz właśnie z tym komendantem. O, już jesteśmy ubrani fajnie, zobaczcie. ここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけど。お、właśnie tak wyglądaliśmy。出勤のはずが待機命令が出て、もっと早く来てれば。今いるだけで十分だ。準備できました、警部補。ここから出る方法を探さないとな。お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ。Dokładnie, to tajemne przejście, no. それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。ふざけた、みんな見てしまった。これを。でもこれは。いいんだ。俺の二の舞になるな。もし奴らを見つけたら、相手が警官だろうと。決してためらうな。殺すか逃げるか。どちらかだ。いいな。わかりました。わかりました。わかりました。Ale go boli, no. I on na to patrzy, ja nie wytrzymam, nie? To jest takie, ja nie wiem, to jest takie smutne. Bo on tak naprawdę nie wie, co ma zrobić, nie? Dobra, mamy teraz tutaj ten nóż bojowy właśnie, którego możemy użyć, coś tam przyciągnięcie. Dobra, to już sobie tutaj w sumie przeczytaliśmy i tak dalej. Ja sobie, moi drodzy, w ogóle, no widzicie jak, no tutaj się musimy dostać, właśnie to jest to. Musimy te medaliony tutaj wsadzić, ale jest lipa troszeczkę z tymi medalionami. Bo, no muszę je znaleźć, a gdzie one są, to nie mam zielonego pojęcia, nie? Ale w każdym bądź razie sobie teraz zmienię tą broń na tego, czekajcie, model Jill. Bo w ogóle tutaj mamy, no przechowaj to, okej. Mamy teraz tutaj albo model Chrisa, albo model Jill. Ja sobie może wezmę model Jill, ponieważ od Jill mi się właśnie zawsze ten pistolet podobał. One są w sumie te same. Jest wyposażony w mniejszy
zamek, dzięki czemu wygodniej się go wyciąga, okej? A tutaj natomiast łatwy w obsłudze i wyposażony w zamek z hartowanej stali oraz posrebrzany spust zapewniający większą celność. Więc albo szybko wyciągamy wyciak i strzelamy, albo po prostu ma większą celność. Więc w sumie bym się zdecydował w sumie na ten model Chrisa, więc może sobie to po prostu jednak weźmiemy ten model Chrisa, okej? I mamy, moi drodzy, ja sobie teraz tutaj na spokojnie... O, zobaczcie, patrz, on od razu celuje. Od razu, z miejsca. To jest po prostu mega, to mi się bardzo podoba, więc jest lepszy właśnie ten. Ja sobie teraz tutaj zapiszę, moi drodzy, ponieważ wydaje mi się, że te odcinki z Resident Evil będą miały tak po pół godzinki, żeby wiecie jak, no więcej nie było, więc zapraszam was na kolejny odcinek. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że właśnie ten pierwszy odcinek, lub też drugi, zwał jak zwał, z Resident Evil 2 podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.